W starostwie wytypowano dwie osoby, które w razie potrzeby będą w stanie pomóc osobom głuchoniemym. Obie panie przeszły już specjalne szkolenia z języka migowego w stopniu podstawowym. To nie są tłumacze, jednak osoby, które przeszły szkolenie w stopniu podstawowym. Wynika to i z przepisów, i z tego, że rzeczywiście dużo osób, które załatwiają różne urzędowe sprawy, posługuje się. Jest wielu mieszkańców na terenie powiatu, którzy potrzebują skorzystać z tego typu usługi. Do tej pory nikt nie skorzystał jeszcze z pomocy urzędniczek. Jeśli jednak ktoś potrzebuje pomocy w tym zakresie, musi wcześniej skontaktować się ze starostwem. Kino Muza zaprasza na bajkę Robaczki z Zaginionej Doliny. Już od 24 stycznia do wyboru wersja 2D i 3D. Uwaga! Niższe ceny biletów na seanse 3D. Teraz bilet ulgowy 17 zł, normalny 20 zł. Te same ceny przez cały tydzień. Szczegóły na www.ckmuza.eu. Robaczki z Zaginionej Doliny. Komedia, że mucha nie siada. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonów.